Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną odsłonę Speedrunner 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy i już proszę zauważcie, szukam zawodnika między rankingiem 2309 a 2734, czyli już to są zawodnicy naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o 10-minutówki, czyli szachy szybkie na czeską. Przypominam też, że swoje plany tutaj zdradzam wszystkie, tok myślenia, czyli głośne myślenie, więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli będę coś tam przekręcał, czy będę mówił jakoś tak dziwnie, ale to jest po prostu moje myślenie, a myślenia nie powinno się chyba krytykować, bo nikt go nie słyszy. Tym razem będziecie to wszystko wiedzieć. Mam nadzieję, że ta seria też jest dla Was dobra. Mam zawodnika 2413, znaczy ja wiem, że ona jest dobra, wiem, bo cieszę się dużą popularnością, więc ją kontynuuję. I tutaj gramy sobie w ten sposób, jest C5, jest D5. Już widzę chyba po dwóch ruchach, że po sposobie wykonywania ich posunięć, że ten gość jest ok. Tak mi się wydaje, tak powinno być, spoko. Mamy B5, ok. Tutaj mogę sobie zagrać skoczek F3, jedna z możliwości. Po wybiciu od razu zagrywam skoczkiem na C3, broniąc tego pionka. Strata tego pionka nie ma teraz znaczenia żadnego, ja zawsze tego pionka odbiję. Buduję sobie centrum w postaci E4 i ten goniec z tempem wybije tego pionka. To jest całkiem w porządku. Nawet obrona typu goniec na A6 nic nie daje, bo zawsze mam szacha, ewentualnie mogę wybić najpierw, a potem wejść hetmanem. Skoczek na D7, no dobra, tutaj trzeba wybić. Jak skoczek B6, mogę poczęstować przeciwnika szachem z tempem, potem podeprzeć to ruchem A4. I to będzie wyglądało na pewno dobrze. Tutaj trzeba uważać czasami na taki motyw skoczek G4, skoczek E5. On teraz nie jest absolutnie ani groźny, ani nie działa. Robię szybko roszadę, ale po goniec G7 chyba już zagram te H3, żeby ograniczyć tutaj przeciwnika. Tak zrobimy. Ten ruch naprawdę jest przydatny. I mam czas na to, żeby na przykład zagrać A4. A4, wieża E1, to mi chodzi po głowie. Skoczek B6 wleci, więc tutaj się A4 przyda, żeby A5 od razu zaaplikować przeciwnikowi. Wprawdzie wpuszczam wtedy punkt B4, on może być słabością, ale nie może mieć wszystkiego. Tutaj chodzi też o to, żeby ładnie przeciwnika też tak, powiedzmy, zgnieść. Troszeczkę go ograniczyć na tym skrzydle. Zobaczymy, czy on zastosuje ruch A5. Prawdopodobnie tak trzeba grać, a tu będę miał wtedy pole B5. A6, to mogę A5 próbować. Mi się te pozycje bardzo podobają. Tu też można spróbować zagrać hetman E2, taki fajny ruch, dlatego że będzie wspomagał fajnie na diagonali gońca C4. Też będę miał możliwość zagrania czasami ruchu E5, ale wieża E1 też jest tutaj w repertuarze. Goniec G5, też takie naturalne posunięcie można zagrać nie z planem wybicia skoczka, tylko ewentualnie go tam przerzucenia, ale chodzi tutaj głównie o wyprowadzenie figury. Też ruch A4 ma na celu właśnie fajnie w przyszłości zagrać sobie posunięcie wieża A3. Jest skoczek na B6, ok. Tutaj goniec E2 chodzi mi po głowie, goniec D3 chodzi mi po głowie. Znaczy, dobrze gońca tutaj by było mieć, ale tak nie chcę zagrać. Chodzi o to, że E6 będzie kontynuowane, może tak spróbować. Tak spróbujemy. Oczywiście jeszcze A6 to jest taka prowokacja. Wtedy będę mógł też zagrać goniec C6, zaatakować wieżę z tempem, wieża B8, może jakieś A5 i ten skoczek co? No tutaj nie wejdzie, tutaj nie jest groźny. Zawsze można go B3 poczęstować, ewentualnie hetman E2. Znaczy tak, za bardzo też czasami chcemy grać asekuracyjnie, ale można się postawić po stronie przeciwnika. Czy takie ruchy właśnie, jakie on będzie chciał kontynuować, będą ok. Goniec D7. Dlaczego ja pod uwagę tego ruchu nie wziąłem? Znaczy wziąłem, ale ten ruch nie jest jakiś tam groźny. Zagram tak. Oczywiście, jeżeli on zagra tutaj, to ja wrócę tu na przykład albo tu. Dokładnie. I to tak samo, jakbym startował z pola C4. Ciekawy jestem, czy jak zagram tu, czy on powtórzy ruchy. Też mogę to sprawdzić. Wiecie co? Zagram tak. Ciekawe, czy powtórzy ruchy. To z czystej ciekawości. Jak zagram tu, to chyba nie będzie jeszcze remisu, prawda? Goniec B5, goniec D7, goniec A6, goniec... No jeszcze nie będzie remisu. Wróci? Dobra, teraz wracam gdzie indziej na pewno. Taka próba cichego remisu, ale ja na remisu nie chcę, to nie o to chodzi, żeby tutaj remisować. Goniec na D3. Dlatego, że jak on zagra na przykład E6,
To ja wtedy A5 mu wrzucę, skoczek będzie musiał uciec i mogę mu wybić i wrócić gońcem na C4 i fajnie atakować słabe punkty. Bo tutaj te skoczki w centrum, one dobrze kontrolują. Dobrze, C4 taki ruch jak najbardziej widziałem. Tak, skoczek przejdzie tędy, tędy. Więc goniec C2 przyda się do obrony tego punktu. Okej. Albo ten skoczek przejdzie tutaj. Dobrze. Zaczyna się powoli robić ciekawie. No i teraz trzeba się zastanowić. Wieża E1? Myślę, że tak. Wyprowadźmy sobie figurę. Jest ruch A5, dobrze, skoczek na D7, ja myślę, że po prostu goniec G5, ten ruch może być taki chytry, trzymający tutaj punkt E7, hetmanem nie można uciec, trzeba jakaś wieża E8 zagrać możliwe, no F6 to już w ogóle tragedia, H6 prawdopodobnie, goniec A6, dziwny ruch, dlatego że ja tego pionka nie będę chciał atakować, bardziej tu bym zagrał, żeby naciskać w centrum. Ciekawe. Skoczek D4 chodzi mi po głowie. Aha, już wiem o co chodzi. On chce zagrać tu i tutaj mi się wczepić. Dobra, zagramy skoczek na D4 i będę chciał zagrać tu. Jeżeli on zagra tak, to mogę go poczęstować takim ruchem. On mi wejdzie tu. Aha. Trzeba uważać. Dobra, jak on wejdzie tak, to ja też mam opcję tutaj. O właśnie, zobaczcie, on już tutaj troszeczkę jakby zaczął panikować, mam nadzieję. F4. F4, nie wpuszczamy centralnej figurki tutaj, znaczy figurki do centrum. F4 można zagrać, król jest nieco odkryty, ale tutaj zagranie coś takiego to jeszcze jest 100 lat, więc też mam skoczek B5 fajne, w razie czego bronię. Zobaczcie, też chodzi o to, że jak on zagrał gońcem na A6 i wrócił na B7, to znaczy, że się przyznaje do błędu, więc goniec A6 na początku może nie było trafione z jego punktu widzenia. Nie wiem, co na to silniki, ale silniki są nieistotne. Ja bym naprawdę tutaj często apeluję, nie sugerował się mocno oceną silnika, jak gramy w szachy. Dlatego, że to bardzo przeszkadza. Teraz mam ciekawą pułapkę. Może tutaj zagrać i uderzyć tu, tylko że po tym ruchu, ale to jest dobry ruch. To zawsze wzmacnia tu. On może zagrać tak. Oczywiście może tak zagrać. Mógł też tak zagrać wcześniej, ale też będzie musiał uważać na coś takiego, jak skoczek A7, skoczek C6. I opcja wzięcia tu. No właśnie, a robi się ciekawie. Właśnie, jak zagram tu, to będę musiał go, chyba będzie zmuszony do bicia, ale zagram tu, on wejdzie tu i będzie mi skoczka atakował. Więc może jeszcze teraz królem sobie subtelnie pójdę na H1, dlatego że jak wejdzie tu, jak zagram tak, na przykład jakby był mój ruch, i on zagra tak, to ja mogę zbić, on zbije bez szacha, ale też w sumie tego nie chcę. Ale moment, jak zagram tutaj, nie, chwila, tutaj, bo chcę wejść na C6 i zbić na E7, wtedy mu się sypnie wszystko. Goniec G5, przyznajcie, że jest bardzo upierdliwą figurą dla przeciwnika. On niby też, zobaczcie, też goniec świetnie broni pionka A4, on niby też stoi tak całkiem okej. Ale nie, no jednak białe stoją lepiej, zdecydowanie. Tutaj kontroluję przede wszystkim wejścia skoczka. Fajnie by było, jakby zagrał C3, od razu B3 bym wrzucił. Chociaż nie, no dlaczego nie bić? Chociaż skoczek C4 miałby dobre pole, więc B3 raczej bym wykonał taki ruch. Skoczki stoją po prostu dobrze. Okej, okay, ten ruch jest... ten ruch jest, tak. Dobrze, chodzi o to, że on ma takie posunięcie. Trzeba się z tym liczyć. Ale dlaczego by nie zagrać hetman F3? Pójść na konfrontację. To znaczy konfrontację hetmana z gońcem. Tylko właśnie, ja nie chcę chyba tak zagrywać. No teraz nie mogę, bo tutaj on mi to otwiera, skubaniutki. No właśnie. Ja muszę to wybić. I on wybije. No skoczkiem raczej nie. Skoczkiem? Może. A wtedy i tak planuję wieża AD1, dlatego hetmanem zszedłem, żeby sobie w ten sposób zagrać. Jeszcze hetman G4 chodzi mi po głowie w pewnym momencie. No pozycja się bardzo komplikuje, ale wieża AD1 z miejsca. Ja nawet nie patrzę na to, że mi tu pionka bije. Chociaż może powinienem na to zerknąć. Może i tak. Może to jest konkret, który tutaj u niego działa. Ale po takim ruchu czy takim ruchu jeszcze wydaje mi się, że mogę spróbować takiego posunięcia, żeby hetmanem tutaj strzelać. I w A5 ewentualnie, więc może nie będzie tragedii.
Dobra, aha, tu będzie G5 zagranie. Sprytnie. Sprytnie. To będzie bardzo sprytne z jego strony. Znaczy, to jest bardzo sprytne z jego strony. Ale dobra, nie przejmujemy się. Tu grozi wzięcie wieżą. No muszę tak, on weźmie pionkiem. I będę musiał odejść gońcem. Straciłem pionka, ale otworzyła się linia. Może kolejna perspektywa. Wiem, zbyt optymistycznie do tego podchodzę. Taki ruch w ogóle jest ciekawy i nie mogę tutaj, bo mi trzaśnie wieżą. No właśnie. I nie mogę zagrać tutaj. Jak on mi zbije tu, no to hetman nie jest atakowany. No, po prostu uciekam. I otwiera się tutaj linia. Coś za coś. Dobrze, że jest goniec C2. Jak ja się cieszę, że mam gońca na C2, teraz grożę takim po prostu wybiciem. Jeszcze ten skoczek może przejść tędy fajnie i w sumie wszystko obronić. Mogę też tak zagrać. Czekajcie, mogę też tutaj zbić w ogóle, to jest ciekawe. On mi proponuje remis. Dlaczego? Dlatego, że mu się coś nie podoba w tej pozycji. A, może taki ruch. On tu. Coś mu się ewidentnie nie podoba, tylko ja jeszcze nie wiem co. Remisu nie chcę, bo za bogata pozycja jest, żeby remisować. No taki ruch. Chyba nie. No tutaj to jest takie bicie. Nic nie widzę konkretnego. No skoczek tutaj mógłby zagrać. W sumie to trochę przytrzymać, ale czy to nie jest wszystko wolne? Może w ogóle tak zagrać i tu spróbować uderzyć. Ha, tutaj będzie wisiało. Dobra, skoczek na C3. Skoczek na C3 spróbuję zagrać, dlatego że skoczek tu nie miał dobrej opcji już. A wzmocnimy A4, wzmocnimy tu skoczka. I po prostu poczekam w tej pozycji. Co dalej? Czy poczekam? No coś będę chciał grać. On powinien chyba hetmanem zejść na jakieś E7 co najmniej. A może po prostu spróbować tak grać i tak? Dlaczego by nie? Uderzać w ten punkt. Muszę się zawsze liczyć z ruchem D5, ale ruch D5. Ja wiem, on teraz nie działa. Chodzi o to też, żeby trzymać figurami pola centralne. Ja się dobrze tutaj czuję, wbrew pozorom, mimo tego pionka mniej. Może nadzbyt optymistycznie, ale naprawdę się dobrze czuję w tej pozycji. Może coś tam go wypuściłem. Możliwe, że tu jest kopnięcie. Możliwe też, że nie jest. Tu będzie jakiś atak szedł. Dobra, wieża D2 i wieża D1. To jest mój prosty plan, jak budowa cepa. Tutaj nie ma co się zastanawiać chyba nad takimi ruchami. Pozycja jest względnie ciasna. On będzie planował tam grać. Ok, ale ma trzaśnięcie tutaj, więc nie wiem, czy on to dostrzega. Aczkolwiek już jest fajna opcja zbicia na D6 w tym momencie. Poddał! What? Moi drodzy, ja nie rozumiem. On poddał partię w masakra. Gość ma pionka więcej i poddał partię. Czy on już stwierdził, że naprawdę ma tak kiepską pozycję? Ja jestem w szoku. Ej, ale wygraliśmy. Zobaczmy. Zobaczmy analizę. Zobaczmy, co tu się działo, bo w ostrej pozycji dużo komp może podpowiedzieć. Czy jakieś grube błędy były? Jakichś grubych błędów chyba nie było. H3, tak. Jest A4, ok. Skoczek. Goniec B5. Tutaj była właśnie próba sprawdzenia, czy on chce remis. No my nie chcieliśmy, wracamy. C4. Zobaczcie, C4 nie jest najlepszą opcją, jak widać. Goniec C2, A5. Porobiły się przeciągi. To dużo. Wieża E1. Coś lepszego było. Goniec E3. Skoczek D4, czyli takie typowe posunięcie. Ale wieża E1. Skoczek D7, goniec G5 mi się podobało i to zadziałało dobrze. Goniec A6, skoczek wleciał, goniec wrócił. F4, niech ma presję. Wieża C8, skoczek wleciał, grozi bicie tutaj. Ok, skoczek C5, król H1. No tak profilaktycznie to zawsze warto taki ruch wykonać. F5 też mi chodziło po głowie, ja tego nie mówiłem, ale chodziło mi to po głowie. Kurczę, to jest taki też typowy ruch. Tym bardziej, że jeszcze goniec fajnie patrzy. Po biciu to się fajnie rozciąga tutaj wszystko w stronę króla. H4,
Hetman F3. No to Hetman F3 tak. No właśnie, mogłem poczuć, że to nie jest najlepszy ruch. Zobaczcie, od razu silnik zmienia zdanie. Hetman F3. Jest E6. Bicie, bicie. Wieża AD1. Minus 0,7? Ale jaja. Co tutaj się dzieje? Aha, tak jak mówiłem, po prostu wzięcie pionka. No trudno. Tak, chodzi o to, zobaczcie, że jak tutaj ja zagram tak, dobra, ja to przestawię tak, tak, to on ma ruch H6, ja odchodzę i on bije pionka kolejnego. A to stoi wszystko tutaj w miejscu. No dokładnie. Poszło tak, tak. What? Skoczek E6? Ja... Czego ja nie widzę? Aha, już widzę. Widzę, czego nie widzę. Bicia na D6 nie widziałem. Ciekawe. Goniec H4, G5. F5? A co po tym? Mogę 4. Bez figury taka ocena pozycji na 0,2? 0,3? Wow, bez czystej figury. To białe to naprawdę mają chyba potencjał. Aż się zdziwiłem, tak? Dobra, minus 1. Tu się już pokiełbasiło strasznie. Ale E5 było złe. Czekajcie, czego ja nie widzę? Cały czas skoczek tutaj bije. Okej, ale tu? Dlaczego skoczek F5 można? Aha, hetmanem można też zbić. A dlaczego wieżą nie można? A bo jest bicie tu. Cały czas to przeoczyłem, że tu jest bicie. Przeciwnik widział to, czego nie, ja nie widziałem, dlatego on... No dobra, i co? I skoczek tutaj. Tak, tak. Tutaj i tu. I poddał. W równej pozycji gość poddał, nie? Znaczy w równej, jeśli chodzi o cenę silnika. Ale może mu się bardzo nie podobało. Nie wiem, kompletnie. Goniec F8. No to jest równa pozycja według maszyny. Czyli no, twarda obrona tego punktu. I trzeba byłoby tam coś grać na tamtym skrzydle. Nie wiem co jeszcze. Ale dziwna sytuacja, musicie przyznać. Gość grał oczywiście uczciwie, ale że poddał? Nie kumam, może się śpieszył, ale no, no nie sądzę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. I takie przypadki chodzą po ludziach. Moi drodzy, jedna partia dzisiaj, wakacyjnie. Dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć.